Prowadzący zdecydowanie w klasie czwartej Opel Astra Piotra Szczęśniaka poległ po szutrowych odcinkach rajdu Tomaszowskiego. Decydującym momentem, jak dla wielu innych załóg, była próba na terenie kopalni w Inogłodzu, gdzie zostało uszkodzonych bardzo dużo misek kolejowych. W tej sytuacji paletkę przejął Paweł Danilczuk w BMW 320. Zawodnik Automobil Klubu Podlaskiego spokojnie utrzymywał ze sobą Opel Astra Jacka Wiśniewskiego i Piotra Sikorskiego. Rywalizacja w najmocniejszej klasie podczas szutrowych odcinków bardzo się wyrównała. Czasy były zbliżone, choć nie obyło się bez błędów, jak na przykład ten groźny obrót między drzewami Wojciecha Bludnika w BMW 323. Coraz szybciej starał się jechać Piotr Bronher, ale wcześniejsze straty uniemożliwiły walkę o wysoką lokatę. W podobnej sytuacji był Konrad Pniaczek, który na kopalni dodatkowo przestrzelił jeden z zakrętów. Bardzo prędko jechał klan Szafrańców. Artur Szafraniec utrzymywał bardzo wysokie tempo narzucone przez swojego ojca w Mitsubishi Lancerze oraz Michała Smejdy, któremu udało się wyjść na prowadzenie po pierwszym etapie z dosyć bezpieczną, ale też niewysoką przewagą nad Januszem Szafrańcem. Załogą pozostał wówczas tylko niedzielny, dwukrotnie przejeżdżany pokazowy odcinek dla kibiców na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Kibice mogli z bliska zobaczyć wszystkie załogi, które dotrwały do niedzielnego etapu, a przede wszystkim dobrze się bawić. Oto co mówili bohaterowie imprezy po sobotnich zmaganiach. Wczorajsze odcinki obyły się bez problemów? To znaczy, no wczoraj odcinki były bardzo wymagające. Uszkodziliśmy auto na dość poważnie, ale jeszcze w ostatniej chwili zdecydowaliśmy się kończyć ten rajd do końca wynikiem 10 litrów oleju, dolewając co odcinek. No i jeszcze wieczorem żeśmy naprawiali, lepiliśmy foxipolem miskę, no i dzisiaj jedziemy. Także dwa ciężkie dni, praktycznie po 3 godziny snu. No jest fajnie. Na które miejsce pan dziś liczy? Wczoraj, po wczorajszym dniu w generalce miałem drugie, no, a dzisiaj doliczę gdzieś w połowie stawki. Dzisiaj nie będzie za dobry wynik, małe samochody raczej. Syna pan pokona? Proszę? Syna pan pokona? Nie, raczej nie, syna chyba raczej nie. W następnym rajdzie. Po wczorajszym dniu wygrałem z synem o 20 sekund, ale dzisiaj chyba przegrał. Wczoraj były jakieś problemy z samochodem? Znaczy wczoraj ogólnie problemy cały czas są z samochodem, teraz na szczęście się nic nie działo, natomiast wczoraj mieliśmy problemy z drugim biegiem, cały czas wypadał i no strasznie to psuło koncentrację i no ciężko było jechać z tego powodu, bo człowiek zamiast jechać szybko, zamiast się koncentrować na jechaniu, myśleliśmy cały czas, czy ten bieg nie wypadnie gdzieś tam w zakręcie, gdzie potrzeba gazem ciągnąć auto, żeby gdzieś, nie wiem, drzewa nie polecieć, bo były takie miejsca, także to no przeszkadza w jeździe i później to się przekłada na czasy. Inna rzecz, że zrobiliśmy błąd na lotnisku, na pierwszym przejeździe lotniska i to nas pogrążyło i praktycznie 50 sekund jest nie do odrobienia przy takiej konkurencji. Jak oceniasz swoje wczorajsze przejazdy? No wczoraj mieliśmy non stop problemy. Na samym początku rajdu padł rozrusznik, później był problem z elektroniką, samochód nie miał mocy, więc oceniam bardzo mizernie. No. Czwarte miejsce to jest bardzo kiepskie miejsce. Natomiast no jeszcze raz wypadliśmy z trasy, bo chcieliśmy nadrobić te straty, które mieliśmy na początku z powodu uszkodzenia tej elektroniki. No i raz wypadliśmy z trasy, co nas pogrążyło totalnie. Ale ogólnie było spoko, wróciłem do Warszawy, naprawiłem samochód, no i przyjechaliśmy na kryterium chociaż sobie pojeździć. I jak wczorajsze czasy? Wczoraj całkiem. Odnajdywałem się na pierwszej pętli, na drugiej już jechaliśmy całkiem czysto. Rezultat pierwszy w klasie trzeciej w generalce po wczorajszym dniu, ale dzisiaj nie ukrywam. Jesteśmy 4 sekundy przed Arturem Szafrańcem, który myślę, że dzisiaj nas pokona, ale będziemy walczyć, tanio skóry nie sprzedamy. No całkiem nieźle, tym bardziej, że Artur jeździ nowym samochodem. Jak myślicie, uda wam się jakąś porządną pozycję dzisiaj zająć? Znaczy tak, ciężko powiedzieć, no rajd się kończy na mecie. Wiemy z doświadczenia z zeszłego roku, że na superprobie rozegrały się całe losy rajdu, ponieważ no, parę awarii było i
może tak wypadków takich losowych, czyli urwane koła, więc no zobaczymy po drugiej pętli. Wczoraj wielu zawodnikom sprawiały problemy trasa winowłodzu na kopalni. Wam też coś tam się stało? Co to było? Winowłodzu na kopalni? Nie, to tam tylko w jednym momencie pomyliliśmy pachołek. Od drugiej strony drugi limit, który tam dostaliśmy, jest niesłusznie, będę się o to wykłócał. Ale nie, generalnie bardzo fajna, szybka próba, trochę nierówno może w niektórych miejscach. Jak już piąta klasa zryła, trasę, to już było bardzo nierówno. Ale generalnie fajna, szybka, naprawdę szybka próba. Można się było fajnie pobawić. W klasie pierwszej ostatecznie na podium znalazł się tylko jeden Fiat 126P, co jest sytuacją dosyć niecodzienną. Szczęśliwcem, a zarazem zwycięzcą został Kamil Kołodziej, który w niedzielę pewnie przypieczętował swoją wygraną. Niespełna 30 sekund za załogą Malucha znalazło się Deu Tico z Dariuszem Bartkowiakiem i Kamilą Leżałą. Ostatnie miejsce podium zagwarantował sobie natomiast Paweł Grabek wraz z Jakubem Przedborą. Jarosław Szczęsny zajął czwarte miejsce w klasie, a niedzielę potraktował bardzo luźno, jeżdżąc efektownie dla kibiców. Podobnie zrobił zamykający tę kategorię Tomasz Junde z Michałem Okoniewskim, którzy podczas obu przejazdów zabawiali publiczność dużymi bokami. Klasa druga została wygrana pewnie przez Szymona Lewandowskiego we Fiacie Seicento. Drugie miejsce zapewnili sobie Tomasz Przysuszyński i Sławomir Kut. Trzecią lokatę udało się zdobyć Radosławowi Kasprzykowi. Jednak ta pozycja wcale nie była taka pewna, bowiem bardzo groźnie pojechał oba przejazdy superodcinka Marek Zawadzki, ale do przeskoczenia Swifta zabrakło niecałych 3 sekund. Kolejne pozycje zajęły załogi, których nie ominęły nieprzyjemne przygody podczas sobotnich prób. Czwarte miejsce przypadło Grzegorzowi Kędzierskiemu i Magdalenie Kupiec w Subaru Justy. Natomiast piąte Teodorowi Stolarkowi z Łukaszem Dereniem w Suzuki Swiftie. Niechlubne ostatnie miejsce w klasie przypadło Krzysztofowi Szomburgowi i Tomaszowi Laskowskiemu z Automobil Klubu Orskiego. W klasie trzeciej liderzy Pucharu Polski Adrian Grodzki i Sławomir Koszuta mimo pewnego zwycięstwa w swojej kategorii w klasyfikacji generalnej zajęli dopiero 6. pozycję. Warto zaznaczyć, że klasa trzecia na mecie liczyła tylko 2 zawodników. Drugim sklasyfikowanym był Tomasz Korpalski w Opru Corsa. Niewiele lepiej było w następnej kategorii, bowiem tam zawody ukończyło tylko 3 zawodników. Ze zwycięstwa mógł cieszyć się Paweł Danilczuk i Piotr Bagnik. Załoga BMW pewnie pokonała Jacka Wiśniewskiego w Opru Astra. Trzecie miejsce w klasie, ale i ostatnie w generalce zajął Piotr Sikorski wraz z Magdaleną Stankiewicz.